Agata jeszcze nie może, to może ćwiczyć na lekcji. Wtedy mięśnie nie przyzwyczajają do chodzenia. To tak jakbyś chciał coś nowego zrobić, a nie możesz. Żeby być zdrowy. Nie ruszali się, to byśmy mieli za dużo tłuszczu, byśmy byli grubi. Nasze ciało będzie lepsze. To kalorie się spalają. Hasłem naszej szkoły to jest, że każde dziecko może odnieść sukces i dla każdego dziecka staramy się znaleźć odpowiednią dyscyplinę, formę zabawy, formę ruchu, tak jak lekka atletyka, gry zespołowe, czy taką, tak jak jest u nas w szkole, dyscypliną wiodącą jest tenis ziemny. I dzieci po pierwszych takich, powiedzmy, swoich oporach przełamują ten lód i bardzo chętnie ćwiczą. No, na zachęcenie młodzieży jest na pewno kilka sposobów, na pewno nie jeden. Przede wszystkim myślę, że aby zbudować odpowiednią motywację, tą pozytywną u uczniów, no to należy dostrzegać w nich te dobre strony. Wszystko, co dobrze robią, należy nagradzać, należy im stwarzać do tego warunki. Oprócz tego bardzo ważną jest rzeczą zwracanie uwagi na takie podstawowe rzeczy, jak zaangażowanie na lekcje. Czy dziecko się stara, czy dziecko ćwiczy, czy dziecko robi jakiekolwiek postępy, czy nosi strój. Za to wszystko również powinniśmy nagradzać w postaci wyższej oceny. Myślę, że bardzo ważną rzeczą również jest budowanie dobrych relacji z dziećmi. Należy je motywować cały czas, pokazywać, że się w nie wierzy. Oprócz tego należałoby też zwrócić uwagę na to, jak wyglądają same zajęcia. Same zajęcia powinny być dla dzieci atrakcyjne, nie tylko szablonowe, nie tylko takie sztywne, ale powinniśmy szukać różnych sposobów na to, żeby dzieciom chciało się ćwiczyć, żeby nie były one ani zbyt skomplikowane. Jeżeli uczniowi na przykład widzimy, że coś nie wychodzi, to naszym zadaniem jest go zmotywować do tego, żeby on nad tym pracował, że to nie jest jeszcze koniec świata i że można naprawdę z tym dużo jeszcze zrobić i wszystko, co dobre, tak naprawdę jeszcze jest przed nim.